chciałbym się wstać. Serdecznie Państwa witamy na pomyczowej konferencji prasowej po kolejnym, ostatnim w tym sezonie meczu Mainz pierwszej ligi. Wszystko wiemy, proszę Państwa, znamy i wynik, i strzelców, to może po prostu przedstawię raz jeszcze trenerów. Trener gości Pan Dariusz Fornalak. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. Artur Skowronek, trener gospodarzy. Panowie, prosimy o krótką ocenę tego spotkania. Zaczynamy tradycyjnie od trenera gości. Gratulacje oczywiście dla Artura, dla zespołu, za lekcję, którą dzisiaj nam udzielili. Powiem tak, że przykro się patrzy na chorzowski ruch, który nie jest w stanie nawet skutecznie przeszkadzać. Przegrani głosu nie mają, możemy tylko przeprosić, ale tak na szybko, na gorąco, na pewno w tym składzie personalnym no już nigdy więcej się nie spotkamy. Także zmiany będą ogromne. Tyle. Serdecznie dziękujemy Panie Trenerze i prosimy o ocenę. Dzień dobry. Piłkarze dzisiaj postawili bardzo wyraźną pieczątkę w tym meczu. Mówię o kontekście całej pracy w naszym w tym sezonie. Ja ogromnie gratuluję piłkarzom tego, co oni dokonali wraz z nami wszystkimi, myślę o sztabie szkoleniowym w tym roku. Była to dla mnie naprawdę ogromna przyjemność współpracować z tak fantastycznymi chłopakami. Wróżę im bardzo dużą karierę. Szczerze im tego życzę. Po prostu powiem dziękuję, bo jest mi bardzo trudne jakiekolwiek słowa. Dziękuję bardzo Wam również, kibicom. Wielkie dzięki. Dziękujemy. Szanowni Państwo, pytania prosimy. Najlepszy sezon w sezonie i w Pana karierze, Panie Arturze? Tak, jeżeli chodzi o wynik, to tak. A co w przyszłym sezonie dostanie Pan? Mam kontrakt i to bardzo się przedłużony cieszę. Kontrakt, także jak to w piłce, różne rzeczy się dzieją bardzo dynamicznie, ale ja mam umowę z Wigrami i budujemy zespół. Okay. Czy drużynę czekają duże zmiany kadrowe? Tak, niestety tak. Trochę konkretnie. A jak ocenia Pan grę młodych piłkarzy, którzy dzisiaj zadebiutowali, weszli na boisko? To ocena przyjdzie, tych chłopaków nie można głaskać, oni dostali dzisiaj kolejną szansę i naprawdę ją szanują. Jest w nich bardzo duża pokora i to jest na teraz najważniejsza sprawa. Panie trenerze, trochę konkretów na temat tych zmian? Skończyliśmy przed chwilą mecz, także na pewno Państwo dowiedzą się w odpowiednim czasie wielu informacji. A jeszcze jakieś takie podsumowanie, czy jest Pan zadowolony z postawy zespołu? Jestem bardzo zadowolony. Ogromnie zadowolony, jestem zadowolony z tego, jak funkcjonowaliśmy jako zespół. Stworzyliśmy fantastyczny monolit, który grał w piłkę i na tym nam bardzo zależało, żeby styl gry rodził nam po prostu punkty i z tego wszyscy czujemy ogromną satysfakcję. Ja rozumiem, że nie ma pytań, no to dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękuję.